Hej, tu Karolina, witam Was w kolejnym mini odcinku mojego podcastu. Tak jak wiecie, postanowiłam przygotować dla Was serię specjalną poświęconą drugiemu Kongresowi Medycyny Integralnej. Jakiś czas temu miałam przyjemność być na kongresie i ukazał się też podcast, który był relacją z tego wydarzenia, czyli rozmowy z różnymi ekspertami, prelegentami, wystawcami, naukowcami i lekarzami, którzy byli częścią tego wydarzenia. Natomiast ja zebrałam znacznie więcej materiału niż to, co ukazało się w moim odcinku, który był właśnie tą relacją, dlatego mam dla Was małe minikasty, takie roboczo nazywam, ponieważ te rozmowy, które przeprowadziłam, były znacznie dłuższe niż to, co udało mi się zawrzeć w owej relacji. Także dzisiaj mam dla Was temat, którego wcześniej nie było, bo będzie to marihuana lecznicza lub też, mówiąc inaczej, medyczne zastosowanie kanabinoidów. Materiał, który za chwilę usłyszycie, jest to rozmowa z panią Dorotą Gudaniec, która była naprawdę dla mnie wyjątkowa i bardzo emocjonalna i tylko jej mały wycinek mogliście usłyszeć w tamtym dłuższym podcaście, ale uważam, że jest to temat i jest to historia, która musi być szerzona, bo jest naprawdę poruszająca. Teraz, żeby Was trochę wprowadzić w temat, Centrum Terapeutyczne Max Hemp, którego reprezentantką i założycielką jest pani Dorota Gudaniec. Jest to pierwsze w Polsce centrum wsparcia dla lekarzy i pacjentów, którzy stosują lub chcą zacząć stosować medyczną marihuanę. Jest to też miejsce spotkań dla ludzi otwartych na niekonwencjonalne leczenie, ale ceniących wiedzę, ponieważ można w nim nie tylko zaczerpnąć informacji w zakresie terapii opartej o kanabinoidy, ale także skorzystać z bogatej oferty, takiej jak na przykład kroplówki witaminowe, biorezonans czy ozonoterapia. Co więcej, w ramach wsparcia informacyjnego centrum powołało też do życia punkt informacji konopnej, w którym to można dowiedzieć się, czy medyczna marihuana będzie odpowiednia w przypadku konkretnej dolegliwości, od czego zacząć terapię, jak dawkować preparaty na bazie konopi i jakie mogą być spodziewane efekty terapii. Ja oczywiście zapytałam panią Dorotę o to, jak trafiła na kanabinoidy i usłyszycie za chwilę tę niesamowitą historię, ale dowiemy się też więcej konkretnych informacji na temat zastosowania tych preparatów i tego, jak w naszym kraju można odnaleźć się w tym świecie, jak pozyskiwać informacje i wsparcie w leczeniu. Zapraszam Was gorąco. Zacznijmy od tego, jak zaczęła się Pani przygoda z marihuaną leczniczą. Ja, jak większość ludzi, których znam i których poznaję każdego dnia, do niedawna byłam przeświadczona, że marihuana to tylko używka. Natomiast wszystko się zmieniło przez pryzmat mojego synka, który cierpi na bardzo poważną postać padaczki lekoopornej, która prawie go zabiła. Mówię prawie, ponieważ niewiele brakowało do tego, żeby dziecko odeszło. Byliśmy na Ojomie w stanie bardzo ciężkim, w bardzo ciężkim stanie padaczkowym, który pomimo śpiączki farmakologicznej nie został ukojony, a przy okazji pobytu na Ojomie doszły jeszcze inne historie zdrowotne, takie jak sepsa, zakrzepica, zapalenie osierdzia, zapalenie wyrostka sutkowatego piramidy kości skroniowej, niewydolność wieloukładowa, nie oddychał sam, no oczywiście no, tak jak to na Ojomie. I każdego dnia mówiono mi, że mam się pożegnać z dzieckiem, że dzieci umierają, że jego stan jest po prostu krytyczny. I każdego dnia był krytyczny, a ja każdego dnia wierzyłam, że znajdę coś. I tym czymś okazało się informacja o dziewczynce w Colorado, o Charlotte Figi, która będąc w bardzo zbliżonym stanie do Maxa, została uratowana w dosłownym tego słowa znaczeniu właśnie olejem CBD. I to był pierwszy mój taki kontakt z w ogóle pojęciem takim jak medyczna marihuana. Uczepiłam się tej myśli jak tonący brzytwy, no bo w takiej sytuacji każda, nawet najbardziej abstrakcyjna nadzieja jest nadzieją po prostu. Zaczęłam poszukiwać i tak często to powtarzam, że jedną rękę trzymałam na główce mojego synka, bo to było jedyne miejsce, gdzie nie miał jakiejś rury i jakiegoś wkłucia, a drugą ręką przeczesywałam internet. I tak do mnie dotarła informacja, tak do mnie dotarła później inspiracja. Później oczywiście zasugerowałam to lekarzom, zostałam zdyskredytowana, ale się uczepiłam tej myśli i zapytałam, co by się musiało stać takiego, żeby w ogóle ze mną rozmawiano na ten temat.
No więc usłyszałam, że jest to terapia, która absolutnie w Polsce nie ma żadnego przełożenia, nie ma procedur, nie ma informacji, nie ma preparatu i że w ogóle to Ministerstwo Zdrowia musiałoby na to wyrazić zgodę. Ale było to powiedziane mocno na odczepne. Ja jednak zdobyłam to pozwolenie. Sprowadziliśmy preparat z Holandii. Tym preparatem było po prostu ziele konopi. Kompletnie nie wiedziałam, co z tym zrobić. Lekarze, jak już dostali ode mnie zarówno dokumentację potwierdzającą możliwość i sam preparat, to i tak nie chcieli podjąć tej terapii, bo uznali, że nie wiedzą, co z tym zrobić i jakie będą interakcje i tak dalej. Ale było to równoległe z tym, że mówili, że nie ma szans. Więc ja wtedy wzięłam sprawy w swoje ręce, nikomu nic nie mówiąc, własnemu mężowi nawet nie powiedziałam, naparzyłam herbaty z tego, naciągnęłam tego do strzykawek, przechowywałam je w torebce, kiedy nikt nie widział, to wstrzykiwałam Maxowi po prostu w ten sposób napar. To był taki moment absolutnej desperacji, ja wtedy się naprawdę nikomu do tego nie przyznałam. Nawet mój własny mąż, ojciec mojego dziecka nie wiedział o tym, bo miałam taką świadomość, że jeżeli Max umrze wtedy, to będzie to przypisane mnie. Ja chciałam tą odpowiedzialność wziąć tylko na siebie, nie chciałam nikogo tym obarczać. A z drugiej strony miałam ogromną nadzieję, że tak się nie stanie. No i okazało się, że racja była po mojej stronie. Taki był początek. No potem oczywiście zaczęło to wszystko być już bardziej cywilizowane, tak? I tak już jest do dzisiaj. A kiedy to było? To było w sierpniu dokładnie. Max trafił na OIOM 22 lipca, został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną 2014 roku i w sierpniu podałam mu pierwszą dawkę w taki sposób właśnie, w połowie sierpnia, 13 sierpnia, żeby nie skłamać. Natomiast dzisiaj, no to już jest piąty rok terapii. Max z dziecka, które już pomijając ten moment krytyczny, kiedy był w śpiączce, ale jeszcze przed tą śpiączką, był dzieckiem, które nie podnosił główki, był absolutnie niepełnosprawny, a do tego targany, bo to nie można inaczej tego nazwać, setkami napadów dziennie, setkami. Każdy napad mógł się skończyć najgorzej i właśnie przyszedł taki dzień, kiedy nic nas nie zadziałało, kompletnie nic, żadne środki przerywające napady. To właśnie nazywa się stanem padaczkowym i wtedy nastąpiło to wprowadzenie w śpiączkę farmakologiczną. Natomiast dzisiaj Max jest chłopcem, który uczy się chodzić. Mówi mama, mówi baba, gaworzy sobie. Oczywiście jak ktoś tak popatrzyłby na prawie 10-latka, który gaworzy, no to by powiedział, szału nie ma. Wszystko jest punktem odniesienia. Max jest dzieckiem niepełnosprawnym, jest dzieckiem, które prawdopodobnie nigdy nie odzyska pełnej sprawności, ale głęboko wierzę w to, że dzięki procesowi, który zachodzi w jego organizmie przy wsparciu kanabinoidów, będzie dzieckiem, które odzyska chociaż część. Ja będę szczęśliwa, kiedy on powie sam, że chce skorzystać z toalety, kiedy powie sam, że jest głodny albo spragniony. To mi wystarczy, ja więcej nie potrzebuję. Czy nauczy się chodzić? Nie wiem, ale już jest pianizowany, już pierwsze kroki stawia, co prawda w czasie rehabilitacji, ale od czegoś trzeba zacząć. Trwa to u nas bardzo długo, ale nadzieja jest nie tylko już płonną nadzieją, tylko to się urzeczywistnia, to się dzieje po prostu. I to mi daje taką siłę napędową do działania, bo jeżeli jednego człowieka można w taki sposób uratować, nie tylko przed śmiercią, ale również przed trudami takiego życia w tak ciężkiej chorobie, to wydaje mi się, że jest to wystarczająca inspiracja, żeby pomóc innym. I tak zaczęła się cała nasza historia. Dzisiaj myślę, że nie muszę tu żadnej fałszywej skromności reprezentować sobą, jeżeli powiem, że kilka tysięcy osób dzięki temu, co robimy, mając ze mną kontakt, z naszym centrum, funkcjonuje inaczej. Ludzie mnie czasami pytają, czy zawsze jest sukces, a ja zawsze pytam, co to znaczy sukces, bo sukces może mieć różne oblicza, tak? Niedawno miałam taką sytuację, kiedy przede mnie mężczyzna, starszy pan, z bukietem kwiatów i z czekoladkami i powiedział takie słowa, mówi, pani Doroto, przyszedłem podziękować za śmierć mojej żony.
Proszę sobie wyobrazić, że mnie zmroziło, tak? No bo co to znaczy podziękować za śmierć? On tak jakbym ja się przyłożyła w jakiś sposób do śmierci. On zobaczył moją minę i mówi: pani Doroto, mówi, widzę, że pani nie tak zareagowała, jak chciałem powiedzieć. Mówi, ja przyszedłem podziękować, bo wszyscy wiedzieliśmy, że Basieńka odejdzie. Basieńka była w stanie krytycznym, ale dzięki pani i temu, co pani robi, Basieńka odeszła w gronie najbliższych, bez cierpienia, pogodzona ze swoim losem i nam też było łatwiej. Bo wie pani, nie najgorsza jest śmierć w tym wszystkim, najgorsze jest umieranie i utrata godności. I powiem pani, że ja się wtedy tak zryczałam, bo w sobie uświadomiłam rzecz, o której głośno się nie mówi. Bo wszyscy chcemy żyć, wszyscy walczymy o życie, wszyscy chcemy być piękni, młodzi, szczęśliwi, daj Boże jeszcze bogaci. Natomiast tak jakby gdzieś z naszej świadomości wypieramy to, że my jesteśmy śmiertelni, że śmierć jest czymś... Śmierć jest tabu. Tak, cały czas jest tabu. I ja sobie wtedy właśnie też uświadomiłam, że przecież tak naprawdę śmierć też jest błogosławieństwem. Jeżeli życie ma polegać na cierpieniu, ma polegać na upokorzeniu, na takim sponiewieraniu godności, to przecież śmierć może być wybawieniem. A potem pomyślałam sobie, że jeżeli śmierć jest nieuchronna, a jednocześnie proces samego umierania może być godny po prostu, może być, nie powiem, że przyjemny, bo nie ma nic przyjemnego w umieraniu, ale może być pozbawiony bólu, może być pozbawiony takiego odarcia z człowieczeństwa, to warto to robić. I to też jest sukces. To też jest sukces. I nie zawsze udaje się każdego przywrócić do zdrowia, spowodować, że będzie znowu piękny, młody i zdrowy, ale często jest tak, że dzięki konopiom, dzięki wiedzy, która się za tym kryje, dzięki odczarowywaniu tych aspektów, możemy z powrotem być ludźmi, którzy wiedząc o tym, że są śmiertelni, po prostu cieszyć się każdym dniem, bo każdy dzień bez cierpienia jest dniem, który wnosi wartość. Cierpienie oczywiście też wnosi jakąś wartość, ale dla mnie hasło, że cierpienie uszlachetnia, jest hasłem jakiegoś paranoika chyba, albo kogoś, kto nigdy nie cierpiał, bo ja widziałam ludzi, którzy naprawdę potrafili ręce do krwi, własne dłonie gryźć, właśnie żeby jeden ból przesłonił drugi ból, więc można sobie wyobrazić, jak ogromne jest takie cierpienie, jak ogromna jest utrata też właśnie takiego człowieczeństwa, takie odarcie z godności, kiedy przychodzi nam się zmierzyć właśnie z bólem, niepotrzebnym bólem, jak się okazuje. Więc prowadzę tą swoją działalność, którą myślę, że jest bardziej misyjna. Nie jestem lekarzem, nie jestem specjalistą nominalnym. Nie mam na to żadnych dokumentów, papierów, ale mam w sobie ogromną pasję i głód wiedzy, który potem się przekłada na takie codzienne życie ludzi, którzy do mnie często trafiają w ostatnim momencie, nad czym też ubolewam, bo głęboko wierzę w to, że gdyby wcześniej zaczęli w ten sposób postępować, to może by nie doszło do pewnych skrajności, ale tego też nie wiem. Wychodzę też z założenia, że każdy ma swój czas i wszystko, co nas w życiu spotyka, jest we właściwym momencie, nawet jeżeli tego nie rozumiemy, nawet jeżeli się z tym nie godzimy, ale po coś to jest i być może trzeba czasami doświadczyć cierpienia po to, żeby z niego później wyjść i żeby świadczyć o tym, że nie jest to droga jedyna. Podkreśliła pani, że stosowanie marihuany leczniczej może łagodzić ból, ale ma ona też inne zastosowanie. Jakie są jej właściwości lecznicze? Przede wszystkim nie lubię określenia medyczne marihuana, bo jedna rzecz, z jaką się zgodzę z byłym ministrem zdrowia, panem Radziwiłłem, to jedyna rzecz, podkreślam to z całą mocą, to jest to, że nie ma czegoś takiego jak medyczne marihuana, bo czym jest marihuana? Marihuana jest to bardzo pejoratywne i bardzo stygmatyzujące określenie kwiatu konopi indyjskiej, służące do używania rekreacyjnego. To jest marihuana. Natomiast medyczna marihuana to jest takie powiedzenie, które się ukuło, zostało ukute na okoliczność rozgraniczenia intencji. Czyli osoba zdrowa, tak, powiedzmy, która chce doświadczyć pewnych właściwości odurzających, korzysta z tego rekreacyjnie, tak jak inni piją lampkę wina czy piwo. Tak?
Natomiast medyczne zastosowanie służy temu, żeby te same związki, które u jednych wpłyną odurzająco czy relaksująco, różnie to bywa, wpłyną kojąco na przykład na ból. Natomiast to, co leczy w marihuanie czy w konopiach, bo to są związki, które nazywają się kanabinoidy. I teże kanabinoidy reagują z naszym układem endokanabinoidowym, który w organizmie pełni rolę strażnika równowagi biologicznej, strażnika homeostazy. I teraz, jeżeli sobie uświadomimy skądinąd prosty mechanizm, to okazuje się, że dostarczenie do organizmu kanabinoidów plus całego szeregu innych substancji, które są w konopiach, bo jest to bardzo bogata roślina, powoduje, że organizm zaczyna niejako podejmować próbę powrotu do równowagi, jakkolwiek byśmy je nie nazwali. I teraz, jeżeli sobie to zaczniemy uświadamiać w takim prostym mechanizmie, tak, oczywiście ja to upraszczam, ale chodzi o mechanizm, że utratą równowagi jest katar na przykład, tak? To z katarem jak się zmagamy, tak? No, witaminami, ciepłą pierzyną, tak, odpoczynkiem kilkudniowym, czyli infekcja zostaje zwalczana przez organizm, jeżeli dostarczymy określonych składników, tak, na przykład odżywczych. I jeżeli z kolei są pewne poddatne warunki, tak, takie sprzyjające, to z kataru się zrobi zapalenie płuc na przykład, tak? Czyli to jest dokładnie utrata jeszcze głębsza równowagi. I z każdym innym schorzeniem jest bardzo podobnie. Jest to zaburzenie równowagi. I teraz z kataru możemy łatwo wyjść, tak, jeżeli o siebie zadbamy. Z nowotworu już trochę gorzej, tak? Ale to też jest zaburzenie równowagi, więc dzięki kanabinoidom organizm ma możliwości podjęcia niejako dodatkowej walki, takiego wsparcia, uzyskuje wsparcie po prostu. Działa głównie przez pryzmat układu odpornościowego, więc układ odpornościowy, jeżeli z jakiegoś powodu zostanie sponiewierany, tak, czy to naszym stylem życia, czy okolicznościami, które gdzieś są spotkane, czy nabytym jakimś spadkiem odporności, czy infekcją, wirusem, bakterią, grzybem, jakkolwiek, to po prostu nie spełnia swojej funkcji. I to, co my robimy dzięki kanabinoidom, to dajemy możliwość organizmowi do tego, żeby się spionizował, żeby zaczął iść w kierunku pozytywnym, tak? I to jest taka główna zasada. Oczywiście jak zejdziemy do poziomu szczegółu, no to się okazuje, że poszczególne kanabinoidy mają też bardzo precyzyjne właściwości, które zostały zbadane. I tak możemy powstrzymać proces angiogenezy, czyli rozrostu komórek nowotworowych, możemy przywrócić proces apoptozy, czyli obumierania komórki nowotworowej, ale mamy też działanie neuroprotekcyjne, dzięki czemu trzymamy w ryzach, niejako w ryzach padaczkę, czy my ją leczymy. Nie wiem, niekoniecznie, ale potrafimy ją utrzymać w ryzach. To samo zrobią też leki, o ile działają, bo mamy też przecież padaczki lekooporne. I tak naprawdę z każdym aspektem się dzieje, więc dzisiaj nauka się poświęca temu, żeby badać, najpierw selekcjonować, później badać poszczególne kanabinoidy w kontekście, co one dobrego mogą wnieść do naszego organizmu. Możemy to przyjąć takie działanie, takie multivitamina kanabinoidowa. Wspomniała Pani, że początki w Pani przypadku były o tyle trudne, że działała Pani, mówiąc kolokwialnie, zupełnie na ślepo. Natomiast teraz zakładam, że te badania poszły nieco do przodu. Nadal to wsparcie jest ograniczone, ale właśnie to jest tutaj kluczowe. Jeżeli mamy pacjenta, który zainteresował się tematem kanabinoidów i sam oczywiście nie jest w stanie dostosować takiego leczenia do swojego przypadku, gdzie może on szukać pomocy, tak żeby zostało to dobrane do jego schorzenia? To jest trochę dłuższe zagadnienie, bo w rzeczy samej to nie jest tak, że 5 lat temu nie było tej wiedzy. Tej wiedzy nie było w Polsce, bo nie była propagowana w żaden sposób. I ja faktycznie zaczynałam zupełnie po omacku, bo nie miałam absolutnie nikogo, kogo mogłabym zapytać o to, bo nikt w Polsce się tym nie zajmował. Co nie znaczy, że na świecie jest tak samo. Ja dzisiaj po kilku latach doświadczeń po pierwsze wiem, gdzie tej wiedzy szukać, po drugie zgłębiam tą wiedzę, czytając badania naukowe, mając kontakt z lekarzami międzynarodowymi, zarówno w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, w Słowenii, w Holandii, w Hiszpanii. Czyli ten świat naukowy istnieje i świat medyczny również. Natomiast to, co ja zrobiłam, to, że postawiłam na naukę i na rzetelną informację. Dzisiaj wokół konopi jest bardzo dużo mitów. Niektórzy konopie demonizują, ale niektórzy je nadmiernie gloryfikują. Ja staram się być pośrodku, tak, zrównoważona i sprowadzam do Polski wiedzę,
przez pryzmat naukowców, lekarzy i doświadczeń. Wydaliśmy nawet jako fundacja książkę lekarza, który zajmuje się marihuaną. I teraz, gdzie dzisiaj pacjent może się zwrócić? No, trzeba przede wszystkim jeszcze nakreślić pewien kontekst polityczno-społeczny, bo dzięki, myślę, że impulsowi, który ode mnie poszedł, ale też zaangażowaniu ogromnej grupy ludzi, udało nam się w Polsce zmienić prawo. I dzisiaj mamy już dostęp do medycznej marihuany w wydaniu konopi indyjskich, czyli wysoko odurzających, tak, z zawartością THC, mamy dostęp już legalny, bardzo mocno ograniczony, bo brakuje wiedzy i kompetencji. I my tą wiedzę i kompetencje przekazujemy właśnie poprzez konferencje, seminaria, warsztaty dla lekarzy. Ale z poziomu praktycznego dzisiaj pacjent może się udać między innymi do pierwszego w Polsce centrum terapeutycznego, które otworzyłam z grupą znajomych i przyjaciół i lekarzy. Mieści się to centrum pod Wrocławiem, dokładnie w Jędrzychowicach. Jest to placówka, która pełni dwojaką rolę. Z jednej strony pacjenci mogą przyjechać na konsultacje niemedyczne, czyli konsultantem jestem ja i grupa moich współpracowników, którzy nie będąc lekarzami, zgłębili tą wiedzę na tyle poważnie, że mogą się z każdym człowiekiem dzielić tą wiedzą. I to jest sytuacja informacyjna. My nie leczymy nikogo, tylko przekazujemy wiedzę, kompetencje i kierujemy później do lekarzy. I właśnie to jest ten drugi aspekt, czyli współpracują z nami lekarze, którzy w różnych specjalizacjach się poruszają, bo mamy i psychiatrę, neurologa, mamy stomatologa również, ale są to lekarze, którzy zgłębiają wiedzę właśnie o konopiach i potrafią tą wiedzę przełożyć na pacjenta. Więc często jest tak, że przychodzi pacjent onkologiczny do lekarza, który jest stomatologiem na przykład, tak? Ale w zakresie konopi ten lekarz jest i tak bardziej kompetentny niż jakikolwiek inny lekarz w Polsce, bo trzeba zaznaczyć, że nie ma w Polsce oficjalnego systemu edukacji w kierunku konopi. Nie ma takiego fakultetu, jeszcze. Tak, nie ma takich tego. Jeszcze, dlatego że głęboko wierzę, że to się przełamie. Taką jaskółką jest na przykład to, że ja już trzeci raz rzędu jestem zapraszana na międzynarodową konferencję organizowaną przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. To jest konferencja naukowa nie o kanabinoidach, ale kanabinoidy stały się jej częścią. Mhm. Więc to jest jakaś taka jaskółka. Tak, pomalutku tak. Tak, odbywają się w Polsce szkolenia, w Warszawie też odbywają się takie szkolenia. Tutaj dr Jarosz jest organizatorem takich. Kiedyś stworzyliśmy taki nieformalny twór, który nazywał się Koalicja Medycznej Marihuany. To była grupa ludzi, lekarzy, aktywistów, dziennikarzy, którzy w nieformalny sposób, ale promowali te rozwiązania. Dzisiaj jakby to się już troszeczkę rozeszło, bo koalicja była zawiązana głównie na okoliczność legalizacji. Dzisiaj jesteśmy krok do przodu, legalizację już mamy, ale teraz idziemy w kierunku edukacji. Każdy robi to na swój sposób. Wszyscy robimy to tak, jak potrafimy i najlepiej, jak potrafimy. I długa droga jeszcze przed nami. Ja głęboko wierzę, że przyjdzie taki dzień, w którym Ministerstwo Nauki się podejmie stworzenia programu, który będzie programem już oficjalnie edukacyjnym dla lekarzy polskich. Ja też tego życzę naszemu systemowi. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Was tak samo jak mnie poruszyła ta historia. Oczywiście wszelkie szczegóły znajdziecie na mojej stronie karolinasobańska.com. Tam jest osobny post, który też Wam podlinkowałam, gdzie znajdziecie odnośniki, informacje dotyczące mojego rozmówcy i centrum Max Hemp. Przypominam, że moich podcastów możecie wysłuchać na YouTubie, czyli na moim kanale Karolina Sobańska, ale także na iTunesie i na Spotify. I też zachęcam do obserwowania mojego Instagrama Karolina Sobańska Podcast, bo tam zdradzam Wam wcześniej, kto będzie moim gościem, zadaję Wam pytania i wrzucam trochę informacji i zdjęć zza kulis. Także jeszcze raz Wam dziękuję i do usłyszenia za tydzień o 16:00.